Małgorzata Rozenek bardzo długo czekała, aż uda się jej zajść w ciążę. Niestety, pandemia koronawirusa sprawiła, że żadna ciężarna kobieta nie może być spokojna. Celebrytka właśnie przekazała fanom przykre informacje. Małgorzata Rozenek na bieżąco informuje fanów o swoim stanie. To dla nich ważne szczególnie teraz, kiedy panuje koronawirus. Celebrytka już w połowie marca podjęła pierwsze kroki, by uchronić siebie i swoje nienarodzone dziecko przed chorobą. Teraz postanowiła przekazać fanom niepokojące informacje. Małgorzata Rozenek zasmucona na sam koniec ciąży. Małgorzata Rozenek boi się zarażenia tak samo jak każda inna ciężarna kobieta. Gwiazda izoluje się od innych osób w podwarszawskiej miejscowości, gdzie nawet podczas spacerów bardzo uważa, by unikać kontaktu z obcymi. Cały czas pozostaje w kontakcie z fanami za pośrednictwem social mediów, dzięki którym dzieli się z nimi swoimi przemyśleniami. Ostatnio nie miała dobrych wieści. Często mnie pytacie, czy nie martwię się w ten dziwny czas będąc w 7 miesiącu ciąży. Oczywiście, że czuję się nieswojo i nie tak sobie wyobrażałam końcówkę ciąży. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z lekarzami i bardzo poważnie stosujemy się do ich zaleceń, napisała. Trzeba przyznać, że końcówka ciąży jest wyjątkowo dramatyczna, cały świat drży z obaw przez koronawirusa, każdemu grozi zarażenie, a lekarze i pielęgniarki wszystkie siły poświęcają na walkę z COVID-19. Małgorzata Rozenek zapewne myślała, że ostatnie miesiące przed rozwiązaniem spędzi zupełnie inaczej niż na przymusowej kwarantannie z dala od wielkiego miasta, tym bardziej, że cały czas była bardzo aktywna. Małgorzata Rozenek o swojej izolacji. Gwiazda TVN wyliczyła środki ostrożności, jakie podjęła cała jej rodzina. Już 15 marca wyjechali z Warszawy, by zminimalizować szanse spotkania kogoś obcego. Starają się jeść zdrowo, często myją i dezynfekują ręce, a do tego spacerują, ale tylko w miejscach, gdzie wiedzą, że będą sami. Ta pandemia dotknie każdego, każdą branżę, wszystkich, ale zajmiemy się jej skutkami później. Teraz starajmy się znaleźć pozytywne aspekty sytuacji. Ja cieszę się, że wreszcie mam czas na przeczytanie wszystkich książek, które czekają na półce. I ciągle pamiętam, że ten mały człowiek pod sercem nie wie, co tu się dzieje i jeszcze będzie miał dużo czasu, żeby się martwić w swoim życiu i dopóki zależy to ode mnie, nie chcę, żeby się już teraz denerwował. Dlatego spokój, relaks i miłość, dodała. Dzisiaj grzeje, 1. Joanna Koroniewska w szczerych słowach oceniła Katarzynę Dowbor jako teściową. Kiedy je usłyszy, będzie nie powstrzymał S2. Nie żyje zwycięzca Top Chefa. Zmarł na koronawirusa, miał 59 lat. Małgorzata Rozenek stara się nie panikować, choć jak przyznaje, nie może uniknąć martwienia się o siebie, a przede wszystkim dziecko. To przykra wiadomość dla fanów,
bowiem żadna młoda mama nie powinna się stresować podczas ciąży, tym razem jednak nie mają wpływu na to, co się dzieje. Mogą tylko zachowywać środki ostrożności i nie wychodzić z domu. Najlepsze newsy dnia, źródło, Instagram. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. TLNA, Google News.